wobec życia i sztuki, to jest dzisiaj możliwe? Naprawdę bardzo często wydaje się, że nie. Bo jesteśmy w Teatrze w Opolu, to nie jest jakiś przypadek. Krzysztof przecież zaczynał w Teatrze 13 urzędów, tak? I on tam też miał kłopoty jakieś, prawda? Przyjeżdżały komisje sprawdzać, czy w ogóle, co pan tu robi, czy w ogóle to on naprawdę robi teatr. I czy to miasto jest potrzebne? No, przyjechała komisja i stwierdziła, że tak, że to jednak jest teatr, ale że lepiej byłoby, żeby do Wrocławia poszedł. A my też borykamy się, bo teatr stał się taką instytucją, że sama instytucjonalność ogranicza. I my to dowodzimy naszą pracą tutaj, że instytucjonalność naprawdę ogranicza go samego.